chcemy tej uroczystości nadać taki wyraz szczególny, wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że celebrujemy to święto 30-lecia, podkreślając rolę i znaczenie osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do powołania w Opolu Uniwersytetu. Zaczynamy 6 marca mszą w Kościele na Górce. 7 marca, to jest taki pierwszy dzień obchodów naszego święta, rozpoczynamy o godzinie 16. Tutaj w Kolegium Majus w Auli Błękitnej odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa panu profesorowi Franciszkowi Markowi. Następnego dnia będę gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Posiedzenie klubu w tym roku, 8 marca, odbędzie się właśnie w Opolu. Przyjedzie 20, mamy potwierdzonych, 20 rektorów klasycznych uniwersytetów polskich na posiedzenie do Opola. Będą się w hotelu Mercury. Do południa obrady klubu z udziałem pani profesor Marii Marcinkowskiej, podsekretarza stanu, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przyjedzie pan profesor Jóźwiak, szef Narodowego Centrum Nauki. Będziemy debatować o sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, a jest o czym rozmawiać w tym momencie takim przełomowym, tak nam się wydaje, dla nowego odbudowania tego resortu nauki i szkolnictwa wyższego po tym okresie minionym, bo tak to krótko spuentujemy, czy skomentujemy. Te ostatnie lata to okres niezwykle intensywny i bogaty w sukcesy. W tym wymiarze, o którym mówimy, szczególnie w odniesieniu do rozwoju naukowego naszej uczelni. Dowodem tego jest fakt, że 17 ewaluowanych dyscyplin posiada pełne prawa awansowe, to znaczy Uniwersytet Opolski posiada prawa awansowe, czyli może nadawać stopień doktora i stopień doktora habilitowanego w 17 dyscyplinach, które poddał ewaluacji. To dla nas akademików istotny termin i my wiemy, z czym to się wiąże, z jak dużym wysiłkiem i wiemy, możemy docenić i potrafimy docenić to, jak duży skok jakościowy został w tym samym dokonany. Ja zawsze podkreślam, bo to prawda, zaangażowanie pracowników to wszystko. To jest efekt, pan rektor powiedział, ciężkiej pracy, o takim trudzie codziennym uniwersyteckim. Ja wiem, że uniwersytet kojarzony jest także z tym, co przydane jest żakom, z zabawą, z karnawałami, z licznymi tańcami, ale proszę mi wierzyć, staramy się zrównoważyć wszystkie te walory funkcjonowania uniwersytetu i efektem tego są nasze osiągnięcia naukowe. Naszymi osiągnięciami są kategorie, bo tak to się w okresie czy w trybie ewaluacji nazywa. Mamy jedną dyscyplinę w kategorii A+, czyli najwyższej możliwej ewaluacyjnej, 6 w kategorii A i 10 B+, co tak jak mówię, czyni naszą uczelnię pełną uczelnią akademicką, taką holistyczną, oferującą kształcenie na prawie 80 kierunkach studiów, bo to jest też nasze osiągnięcie i umożliwiającą realizację badań naukowych w tychże dyscyplinach, a także w innych, które nie są ewaluowane, ale nauka jest kwestią otwartą. W długiej tradycji naszej uczelni to właśnie pracownicy, nie sztuczna inteligencja jak teraz, byli tutaj inspiratorami wszystkich projektów naukowych, byli inspiratorami i wykonawcami właśnie tych dokonań. Dlatego też postanowiliśmy pokazać miastu, uczelni wszystkie te dokonania. Z tej okazji właśnie w dniach od 5 do 15 marca w centrum miasta pod ratuszem będzie wystawa prezentowana z okazji 70 lat akademickości naszego miasta oraz 30 lat Uniwersytetu Opolskiego. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ chcemy właśnie pokazać tą symbiozę uczelni oraz miasta. Właśnie w ostatnich dniach ukazał się kolejny ranking, ranking akademickości miast. W skali tego rankingu zostaliśmy uplasowani na 13 miejscu. Przed Zieloną Górą, przed Rzeszowem, przed Olsztynem, przed Kielcami. A ranking został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny w oparciu właśnie o wskaźniki, które Fundacja Perspektywy opracowuje.
Więc chcemy miastu pokazać, że miasto i ośrodek akademicki to są bardzo ważne elementy, które bardzo ze sobą współpracują. Wystawom tym będą towarzyszyły też również inne wydarzenia, a mianowicie, tak jak pan rektor tutaj wspomniał, uroczystością nadania doktoratu honoris causa panu profesorowi Franciszkowi Markowi również będą towarzyszyły wystawy, które będą pokazywały jego osiągnięcia, jego dorobek. Wystawa taka będzie prezentowana w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. W Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszamy też publiczność do zapoznania się z kronikami, które przez wiele lat od czasu Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Opolskiego były tutaj przygotowywane i teraz chcielibyśmy się podzielić właśnie z publicznością tymi kronikami, które, tak jak wspominałam, pokazują ludzi, którzy tworzyli tą uczelnię na przestrzeni wszystkich lat.